Panie Przewodniczący, Panie Profesorze, Szanowni Państwo, można powiedzieć, że rozpoczynamy dzisiejsze nasze spotkanie programowe zgodnie z tradycją, to zarówno z tą tradycją wielowiekową, to znaczy rozpoczęliśmy od mszy świętej, od modlitwy, ale rozpoczynamy również po ziemiach Kościoła. Tak się składa, że jako członek Stronnictwa Narodowego w roku 90, wspólnie z panem profesorem, rozpoczynaliśmy nasze spotkania również w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Pan dzisiaj wspominał w swojej jakże wspaniałej homilii o tym, że ludzie idei, ludzie, którzy kierują się wartościami, mają, zwłaszcza w polskich warunkach, podgórkę. Ale Szanowni Państwo, Ruch Narodowy jest przyzwyczajony do trudnych czasów. Nam nigdy nie było łatwo, ale z drugiej strony narodowcy nigdy nie wpadali w panikę, w apatię, w rozpacz. W każdych warunkach podejmowaliśmy walkę o Polskę. Tak będzie również teraz. Rozpoczynamy, Szanowni Państwo, przygotowania do wyborów parlamentarnych. Rada Polityczna, wcześniej Zarząd Główny podjęły decyzję o tym, że w wyborach parlamentarnych wystartuje Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin. I stąd dzisiejsze spotkanie. Spotkanie programowe. Rada Polityczna powołała zespoły programowe, które na dzisiejsze spotkanie przygotowały swoje propozycje, które między innymi dzisiaj będą przez nas wszystkich i później dyskutowane, aby wypracować ten ostateczny program wyborczy. Program, z jakim pójdziemy do Polaków upomnieć się o Polskę. Szanowni Państwo, być narodowcem to być człowiekiem, który ma obowiązki polskie. A ponadto obowiązki te wypełniamy w sposób zorganizowany, celowy i konsekwentny. Narodowiec ma poczucie obowiązku wobec własnej ojczyzny, wolę jego wypełniania i podporządkowania się organizacji narodowej. Ruch Narodowy to organizacja łącząca wysiłki wielu w jeden zdyscyplinowany obóz polityczny, który z żelazną konsekwencją podejmuje wysiłki w celu ratowania, a następnie odbudowywania i wzbogacania tożsamości narodowej i polskiej państwowości. Cechą obozu narodowego jest stanowisko niezachwiane. Modą naszych czasów jest kompromis. Jest szukanie zgody między ogniem i wodą. Polski Obóz Narodowy jest przeciwnikiem kompromisu, to znaczy rozcieńczania własnego poglądu przez mieszanie go z poglądami odmiennymi. Kompromis jest dopuszczalny, a czasem nawet konieczny przy załatwianiu jakichś spraw spornych o znaczeniu praktycznym. Ale kompromis w zasadniczych sprawach politycznych czy ideowych jest niedopuszczalny. Obóz Narodowy musi stać w sposób niezachwiany przy swoich podstawowych poglądach politycznych i ideowych. Obóz Narodowy to musi być w narodzie odważny rdzeń ludzi o mocnym, bezkompromisowym stanowisku, którzy nie poddają się dążeniom ugodowym, powłażliwym wobec błędu, nieprawdy i fałszu. Ten rdzeń musi imponować swoją stanowczością i wiernością swoim zasadom. Będzie on z pewnością przyciągać ku sobie najwartościowsze żywioły w narodzie i przez to będzie rosnąć w siłę. Rosnąć nie w siłę pozorną, stworzoną przez niewczesną ustępliwość i przez wchodzenie w niewczesne kompromisy, a więc przez włączanie się w szerokie porozumienia, w
których oblicze jego ulegać będzie zatarciu, ale przez atrakcyjność swego wyraźnego stanowiska. Tak pisał do nas w świętej pamięci Jędrzej Giertych. Co ma być naszym planem na przyszłość? Szanowni Państwo, jesteśmy na spotkaniu Ligi Polskich Rodzin. Ligi Polskich Rodzin, która 4 lata temu została wyeliminowana z parlamentu, która mimo wszystko wprowadziła pewne bardzo cenne sprawy do polskiego życia publicznego. Idąc do wyborów, przygotowując się do wyborów, można zaproponować niejako hasło wyborcze, hasło przewodnie, które będzie naszym głównym zwrotem w stosunku do naszych rodaków. Wiarygodność, porozumienie, skuteczność. Wiarygodność, Szanowni Państwo, to zgodność deklaracji z czynami. Dotrzymywanie słowa, realizacja zapisanego programu. Liga Polskich Rodzin udowodniła, że poważnie podchodzi do swych wyborczych zobowiązań, a rodaków traktuje poważnie i podmiotowo. Po drugie, porozumienie. Zwróćcie Państwo uwagę, że oprócz tej naszej cechy, jaką jest klarowność, przejrzystość naszej idei, naszego programu narodowego, mimo tego jesteśmy zdolni do porozumiewania się. Porozumienie to umiejętność jednoczenia w słusznej sprawie, łączenie wysiłków różnych stron dla dobra wspólnego. Liga Polskich Rodzin twórczo wcielała w życie wspólne działania z innymi, jednak zawsze, podkreślam, zawsze zgodnie z polskim interesem. Chcemy i potrafimy się porozumiewać w słusznej sprawie, bez względu na polityczną przynależność. I po trzecie, skuteczne. Czyli owocne działania przynoszące korzyść rodakom, praktyczna realizacja konkretnych zadań w różnych okolicznościach, wymagających roztropności, co w dzisiejszej sytuacji polskiej jest szczególnie ważne, roztropności i umiejętności przekonywania. Potrafimy być skuteczni w zjednywaniu partnerów dla polskich spraw. Bezpieczna szkoła. Mamy tu wiceministra edukacji. Bezpieczna szkoła. Dzisiaj statystyki policyjne oficjalne podają, że przestępczość w szkołach spadła o 25% w tamtych czasach. Dzisiaj już wzrasta. Bezpieczna szkoła. Ulgi prorodzinne. Czyli autentyczne obniżanie podatków. Autentyczna polityka prorodzinna. Becikowa. Dbałość o polską własność. Obrona prawdy i wartości. Również tej prawdy, może przede wszystkim historycznej. To nasze dokonania. I nasz program, który zamierzamy realizować w przyszłości. Jesteśmy wiarygodni wbrew wyrachowanej obłudzie. Chcemy i potrafimy się porozumiewać wbrew siewcom chaosu i zamętu. Jesteśmy skuteczni wbrew czarnowidzom i nieudacznikom. Szanowni Państwo, klasyk Ruchu Narodowego Roman Dmowski stwierdził, powiedział takie zdanie. Przyszłość należy do tych, którzy mają ideę, wiarę w nią i zdolność poświęcenia. Ja głęboko wierzę, że nie tylko my tutaj wszyscy zebrani, ale również wzrastające rzesze Polaków. Uwierzy w to, że polski obóz narodowy przekazuje Polakom ideę narodową. Wierzy w tą ideę i ma zdolność poświęcenia, aby tą ideę skutecznie realizować w życiu politycznym. Szanowni Państwo, tego sobie i wszystkim Państwu i wszystkim Polakom przede wszystkim życzę, aby te wybory październikowe, już za pasem, były odrodzeniem się Polski, odrodzeniem się Ruchu Narodowego. Bo tak jak Państwo obserwujecie, ci coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że w tym polskim obecnym parlamencie brakuje siły autentycznej,
Brakuje siły, która by się skutecznie upominała o polskie sprawy. Brakuje siły, która by argumentowała polskie sprawy. A takich spraw jest bardzo dużo. Szanowni Państwo, jedną z głównych idei ruchu narodowego to jest wszechpolskość, czyli dbanie o sprawy rodaków, Polaków, wszystkich stanów po pierwsze, a po drugie wszystkich dzielnic, wszystkich rejonów Polski. Dbamy o sprawy wszystkich Polaków. Nie jesteśmy partią klasową, partykularną. Dbamy o wszystkich. Mamy tradycję samodzielnej walki o zjednoczone, niepodległe i suwerenne państwo. To chcemy kontynuować. Mamy narodowy program, ale to chyba złe zdanie. Narodową myśl gospodarczą, która do gospodarki podchodzi bez doktrynerstwa. A takie nazwiska jak Grzechowski, Rybarski, Kowalczyński są przykładem na to, że w każdych warunkach można realizować polską myśl gospodarczą w interesie Polaków, w interesie narodu polskiego. Wreszcie, Szanowni Państwo, ruch narodowy to realistyczna koncepcja geopolityczna, w ramach której uznajemy Niemcy wiodące dzisiaj w Unii Europejskiej, przodujące, za główne zagrożenie dla Polski, dla polskich interesów. Dlatego uważamy, że trzeba temu niebezpieczeństwu przeciwdziałać. Ruch narodowy, Szanowni Państwo, to samodzielna, niezależna od obcego kierownictwa organizacja po polskim przywództwie, Liga Narodowa, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe i Liga Polska Narodowa. Ponieważ wiemy doskonale, że chcąc zdobyć niepodległość Polski, jak pisał Roman Dmowski, trzeba było przedtem, podkreślam, przedtem zdobyć niepodległość polskiej polityki. Trzeba było zorganizować politykę niezależną od jakichkolwiek obcych wpływów, zarówno od wpływów tego czy innego państwa, jak od międzynarodowych. Ta myśl jest ciągle, a może przede wszystkim dzisiaj szczególnie aktualna. Trzeba zorganizować życie w oparciu o własne polskie siły. Mała dygresja, jeśli Państwo pozwolą. Roman Dmowski jeździł po świecie. Polski nie było na mapach Europy. Natomiast był traktowany przez wszystkich wielkich tego świata jako suweren, jako polityk, który reprezentuje interesy nieistniejącego państwa na mapie Polski. Dlaczego? Bo wszyscy wielcy tego świata wiedzieli, że on jest suwerenem, że za nim stoi naród polski, mimo tego, że nie ma państwa. Jakże czasy się zmieniły. Jest rok 2008. W Polsce obchodzimy obchody, rocznicę 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Słyszymy o wielkim balu, który ma się odbyć, organizowany przez pana prezydenta. I któż jest na tym balu? Z całym szacunkiem dla tych państw i narodów. Był prezydent Chorwacji, prezydent Serbii, prezydent Litwy, Łotwy, Estonii. A gdzie wielcy tego świata? Celowo zestawiłem te dwa fakty. Wówczas nieistniejące państwo polskie. Jest polityka polska. Jest przywódca narodu polskiego, z którym się wszyscy liczą, bo jest suwerenem. I czasy dzisiejsze. Jest Polska na mapie Europy. I wielkich tego świata nie ma. Jakże podupadła ranga. I tu jest zadanie dla nas, dla polskiego ruchu narodowego, aby upomnieć się o Polskę. Bo Polska jest narodem wielkim w sercu Europy. Zasługujemy na to, aby być narodem wyższej rangi. Jeszcze, Szanowni Państwo, na koniec kilka spraw odnośnie postawy narodowców. Wiemy, że musimy spełniać rolę niejako apostołów. Musimy przekonywać
nawracać do idei narodowej, jak dzisiaj ksiądz powiedział w kazaniu, ludzi, którzy być może o tym jeszcze nie wiedzą, że są narodowcami. Stąd konieczność odpowiedniego zachowania w rozmowach. Bardzo ważna jest nie tylko treść przekazywanych informacji, faktów, ale przede wszystkim forma tego przekazu. Apeluję bardzo gorąco o tym, abyśmy się posługiwali faktami prawdziwymi, sprawdzonymi. Abyśmy poddawali pod dyskusję problemy. Nasza mowa nie może być tylko narzekaniem, oskarżaniem, tropieniem różnych sił, co próbują nam imputować media i narodowcy koncesjonowani. Narodowcy muszą ukazywać i proponować rozwiązania pozytywne, spraw trudnych, problemów narodowych, czemu między innymi służy to spotkanie. I ten program, który Państwu niebawem zaprezentuję. Narodowiec odrzuca czarnowictwo, postawy załamania, wyłącznie narzekania i obarczania innych za sytuację. Odrzuca postawy jałowej gadaniny, bezsilności. Narodowiec jako dziedzic najstarszej polskiej szkoły politycznej jest świadomy politycznie, wie co myśleć o podawanych faktach. Nie jest chorągiewką, która jest podatna na powiewy radykalnych ruchów z jednej strony, a chadecji z drugiej strony. Narodowiec ma trzeźwy umysł i jest zdyscyplinowany. Realizuje program, uchwały i zalecenia władz naczelnych. Stąd wie, kogo popierać, a kogo nie. Nie może mieć rozdwojenia wobec na przykład wyborów samorządowych, parlamentarnych czy prezydenckich. Szanowni Państwo, być narodowcem to nie jest uczestnictwo w działalności jednej z istniejących organizacji politycznych. To wielkie zadanie i zobowiązanie. Musimy odrzucić w tym miejscu polityczny relatywizm, polityczny indyferentyzm. To wielkie zobowiązanie i zadanie w dziele odzyskiwania i odbudowywania państwa dla narodu polskiego. I na sam koniec, Szanowni Państwo, gorący apel do nas wszystkich, abyśmy nie dali się prowadzić na błędne tory. Potrzeba nam, szczególnie w ruchu narodowym, choć odrobinę zaufania. Może szczególnie w ruchu narodowym. Czasami bywa tak, o czym przekonuję się podczas bardzo licznych wizyt, za które dziękuję, że nawet członkowie LPR mają większe zaufanie, dają wiarę osobom czy środowiskom różnych, bardzo często mocno antynarodowych środowisk, mimo werbalnie katolickie narodowe postawy, niż bardzo zasłużonym osobom naszego środowiska politycznego. To, Szanowni Państwo, czas najwyższy na to, abyśmy nie dopuszczali do takich scen i do takich sytuacji. Abyśmy nie dopuszczali do tego, żeby obcy wskazywali nam, rekomendowali, czy częściej krytykowali, oczerniali autentycznych liderów ruchu narodowego. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy być szczególnie na to, Szanowni Państwo, odporni. Musimy być mądrzejsi, a przynajmniej nie mniej mądrzy od naszych przeciwników politycznych. W tej chwili, w obecnych czasach, front walki wiedzie poprzez ludzkie umysły, poprzez ludzką świadomość. Bądźmy inteligentni. Nie dajmy się prowokować na czasami bardzo sprytne chwyty propagandowe. Bądźmy mądrzejsi od naszych przeciwników i nie wkładajmy im argumentów do rąk, aby mogli z nami, z Polską, skutecznie walczyć. Szanowni Państwo, chciałem życzyć Państwu wszystkiego dobrego, aby to nasze spotkanie programowe zakończyło się pełnym sukcesem, abyśmy się przygotowali jak najlepiej do wyborów parlamentarnych. Niebawem ruszy kalendarz wyborczy. Wybory będą w październiku. Jest szansa, jest wielka szansa. Ta szansa wzrasta. A widzę to po tych odbywanych spotkaniach, jakie odbywam w terenie. Ta szansa wzrasta, ona będzie wzrastała. Dlatego, że coraz bardziej widać lukę po tej obecności sześcioletniej Ruchu Narodowego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, w parlamencie. Ludzie coraz bardziej będą zauważali brak
często intuicyjnie. Dlatego musimy wyjść. Musimy do nich wyjść, podać im rękę. Wspólnie budować program dla Polski. Bo jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Tak śpiewamy w polskim filmie. Czyli to bardzo budujące spotkanie. Rozpoczęte mszą świętą. Życzenia od księdza, a później podziękować. Jesteśmy z wami. My również musimy być z Kościołem. Musimy bronić Kościoła. Musimy bronić nam narodu polskiego przed tymi, którzy próbują nami manipulować, czasami, najczęściej w dobrych intencjach. Już w polityce oprócz intencji liczą się również skutki, a drzewo, szanowni państwo, jak uwagają, zasada ewangeliczna, poznajemy po owocach. Choć jak mówią niektórzy, tłuką w stronę pana profesora, ponieważ jest leśnikiem, jest jeszcze jedna metoda rozpoznawania drzewa, nie tylko po owocach. Otóż drzewo można jeszcze rozpoznać po korze. Wiecie państwo, każde drzewo ma korę. Drzewo poznajemy po korze. Jak się do jakiegoś drzewa zalękną korniki, to nic z tego drzewa nie będzie. Nawet jak go otapetujemy wspaniałą i świętą tapetą. Jeśli tam są korniki, nic z tego nie będzie. Tego życzę Polsce. Bądźmy odporni na korniki. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo koledze prezesowi.